Czołem. Witajcie w kolejnym odcinku serii Loading Strona B. Dzisiaj mamy na tapecie kolejny hit z epoki retro, grę North and South. Tytuł był w Polsce znany głównie za sprawą wersji na Amigę i na tym komputerze będzie dzisiaj prezentował grę Marek. Cześć Marek. Hej. Oprócz tego na swoich stanowiskach komentatorskich są Michał Labocha. Dobry wieczór. Hubert Studniarek. Witam serdecznie. I ja, czyli Marcin Kendra. Po ostatnim programie z Moonstone przyszło mnóstwo listów do redakcji z prośbą, żeby Hubert ponownie wystąpił, dlatego jest sporo z nami i będzie dzisiaj żwawo komentował. Marek już odpalił grę, więc myślę, że zaczniemy od samego początku, czyli od genezy, skąd w ogóle był pomysł na Skądinąd. Więc w kronikach wyczytałem, że gra powstała dzięki firmie Infogrames. Była to, o ile dobrze pamiętam, francuska firma, która dostarczyła nam wiele hitów, a właściwie niewiele, ale dwa, które zapamiętałem, to Test Drive i Alone in the Dark. Unreal Rock, Hostage Tycoon, Civilization. Oczywiście, że tak, ale ja wymieniłem zgodnie ze swoim sumieniem te gry, które na mnie zrobiły największe wrażenie. Generalnie firma ta miała prawa do belgijskiego komiksu, który, jak już się przygotowałem, brzmi z francuskiego Le Tunique Bleu, czyli tak zwane Blue Jackets, co nawiązuje do mundurów Unii podczas wojny secesyjnej w Stanach. I chyba na ten moment tyle. Powiem, oddam głos, ponieważ tutaj mamy bardzo ciekawy ekran tytułowy i myślę, że chłopaki będą chcieli go skomentować. No właśnie, bo tak, tu mamy... Zbierajmy fotografa po dupie. No właśnie, bo tak, tu mamy... Słuchajcie, tu mamy wprost fenomenalne menu, z punktu, nawet takiego punktu deweloperskiego, nie? Bo mamy coś, jak tak się czasami gry dla dzieci robi, że wszystko ma być interaktywne. Wszystko ma się, a jednocześnie wszystko ma tu jakiś cel, nie? Że włączamy sobie wersję z Indianinem. Poza klikaniem fotografa. Tak, Marku, to zaraz do... Marku, tutaj ja bym się powiedział bardziej, że jest utrzymana, zachowana konwencja komiksu. Dokładnie. To jedno, ale chodzi o to, że z punktu widzenia normalnie menu, to powinniśmy, zwykle w grach jest tak, że mamy jakieś tam, nie wiem, nazwy, tak, które włączamy on-off. Te opcje, tak? A tutaj mamy spójność z całym uniwersum tej gry, tak? Za pomocą po prostu prostych ikonek. Tekstu nie ma tutaj w ogóle prawie, tak? Jest tylko może do ustawiania roku i żeby uruchomić grę, tak? Ten żołnierz... Po prostu jest zabawa. W niebieskim, to jest bohater też z komiksu. O, to jest, ten to tak. Jest jakiś sierżant Chester i kapral Bloom. I oczywiście na jedno z najfajniejszych elementów gry, czyli naciskanie, ale zobaczcie, jak to fajnie zostało wymyślone, że mamy strzałkę, która właśnie oczywiście musi wtedy kolesia zaboleć. Masz rację. Po części intuicyjne, czyli jeżeli mamy gościa z flagą, to wydaje się, że to będzie grał gracz żywy, a jeżeli mamy gościa ze szpulowym komputerem typu Odra, to znaczy, że będzie nim sterował komputer, a po środku mamy kilka opcji, które są kompletnie niejasne i nie wiadomo, o co chodzi. Przecież ten Indianin, to znaczy, że ci atakują Indianie. Później burza, no to nadchodzi nawałnica i coś tam przeszkadza. Podczas pierwszej rozgrywki, a to jest to, że jeżeli zdobędziesz port, to wówczas statek może ci co jakiś czas losowo przywieźć jedną jednostkę żołnierza. Tak naprawdę największy kłopot z tym był trochę. Czy rozgrywka taka szachowa, czy arcade, tak? To jest kwestia, albo chodzimy tylko i wyłącznie po mapie tak. I wszystko się rozgrywa losowo, albo też bierzemy udział w tych scenach wszystkich zręcznościowych, czyli walkach jednostek oraz tak. Zdobywaniu portów i pociągów. A i oczywiście możemy wybrać, prawda? Czy myszka, czy joystick jeszcze. O co chodzi? I rok. I data nam mówiła mniej cztery więcej, scenariusze. Cztery scenariusze, w którym jesteśmy. Startowe takie. Najpierw południe było mocniejsze, potem północ było mocniejsze, czyli generalnie są taki częściowo poziom trudności. No nie, chyba poziom trudności to był wybór tych chłopków, nie? Tak, w zasadzie to były cztery kampanie w każdym innym roku, nie? Tak, ale te lata mają wpływ na ile się jednostek startuje po każdej ze stron i 1863 jest taki najfajniejszym rokiem, bo mamy najwięcej armii i każda strona ma porówno. Dobra, i startuje chyba.
Jedziemy. No, nie, tyle, dobrze. Tylko robi się zdjęcie. I od razu zmień właśnie. Dyskietkę. Nie, to nie na, jednej dyskietce. To jest niesamowite, że ta cała gra jest na jednej dyskietce. Tak, ja od ciebie dodam, że pamiętam, kiedy Marek dostał Amigę, ja miałem już wtedy Atari ST. Była to pierwsza gra, którą Marek odpalił przy mnie na Amidze, jeszcze kiedy ta Amiga była u niego w pokoju, a nie w salonie, że tak powiem. I trochę żeśmy w to pogrywali. Później byłem na tyle zmotywowany, że od razu kupiłem tą grę na swoje Atari ST. No i oczywiście. Strasznie fajnie są te scenki animowane, nie? Tak, które, no bo dostajemy zapasy, tak? Wszystko jest tak prosta strategiczna. Główny ekran, już nie mówię o tych zręcznościowych i samych bitwach, ale no gra... Kurde, no. No i teraz jeden z najfajniejszych elementów gry, tak? Bitwa, tak. Ile tych scenariuszy tu było, jeśli chodzi o... Trzy bodajże. Pole bitwy. Trzy bodajże, bo był taki wulkan... Po pole, wąwóz taki, sorry. Wąwóz, gdzie było przejście, jak się, tak jak tutaj jest brud, tak tu jest most i brud na rzece, na północy jest brud. Było pole, gdzie nie było żadnej rzeki, tylko czyste. Pole. Mhm. I był właśnie wąwóz, gdzie też był most oraz tajne przejście bodajże na południu planszy. Trzy rodzaje jednostek, tak? Piechota, konnica i artyleria. I strategia tutaj się rozgrywała wokół wykorzystania tych jednostek. Można było te jednostki łączyć, aczkolwiek problem był taki, że one się wszystkie nie wyświetlały w tym samym czasie na ekranie, tylko ewentualnie się uzupełniały. Czyli można było na przykład połączyć bodajże do trzech maksymalnie jednostek, czyli trzy działa, trzy razy po cztery kawalerii i 18 żołnierzy, ale oni wszyscy się nie pojawiali w tym samym czasie na ekranie, tylko jak jedni zginęli albo się wycofywali, to dopiero pojawiali się następni. Ja w ogóle dotarłem do takiej informacji, że ten główny programista dlatego właśnie zrobił grę strategiczną, bo jako dzieciak uwielbiał zabawy żołnierzykami i tak mu zostało, takimi plastikowymi. Sobie się tak wyobraża, żeby fajnie było zrobić taką grę, która by się pewnie rozgrywała w czasie rzeczywistym. I krok po kroku doszedł do tego, że oczywiście czytał ten komik za młodu, więc połączył jedno z drugim. I dzięki temu właśnie mamy nadęcał. Tak, bo świetna jest obrowa graficzna komiksowa, natomiast tutaj to jest niespotykana chyba w tamtych czasach jeszcze taka real-time'owo strategiczna rozgrywka troszkę. No właśnie, bo to najpierw turówka, tak? Turówka, potem, no nie, w zasadzie turówka, tak. Nie wiadomo, co to jest. Już wiem, co chciałem powiedzieć. Protoplastuś Might and Magic. Heroes and Might and Magic. O. Czy ja wiem, bo to tam miałeś tutorowo, tu masz real time, było nie? Turowe, a tu masz real-time. Spełna z, i skillowo. Tak, rozgrywka jest, znaczy bitwa jest real time, a rozgrywka jest turowa, nie? Ona mi też przypomina tutaj trochę Defender of the Crown, że właśnie jest tak dużo warstw w tej grze. Dokładnie tak, tak? Czyli że nie tylko chodzenie po mapie, ale też właśnie jakieś zręcznościowe bądź strategiczne. Zresztą Defender był jedną z inspiracji podobno też do tej gry. No tych inspiracji nie było dużo w tamtym czasie. Ale go nie będę wykańczał, żebyśmy trochę pograli. I teraz tylko dodam jedną rzecz, że skoro już poruszyliśmy temat Defender of the Crown i tej gry, to teraz mały quiz. Na jaki komputer w tamtych czasach ta gra została niewydana? Podobnie jak Defender of the Crown. No na Atari XL. Dokładnie tak. Niestety. Była wydana nawet na Spektrumie. Nawet na... Ja się nic nie odzywałem, bo nie przewidziałeś nagrody. Ale później na Atari to chyba był podobny Władca wydany, nie? Polska gra, nie nam była... Nie mam nawiązy. Do Północ-Południe? Nie, do Defendera. No. Defender of the Crown. Panowie, to nie odcinek o Defender. Właśnie. Dobra, to odcinek o Defender of the Crown powstanie. W ogóle jeszcze parę rzeczy o bitwie bym tu powiedział, że z komputerem się gra, komputer nie jest zbyt dobrym przeciwnikiem w bitwach. Szczególnie, że głupieje trochę i na moście, ale ma pewną przewagę, włażą, że, równocześnie steruje wszystkimi jednostkami, co wiadomo, gracz musi się przełączać, a komputer jest w stanie sterować wszystkimi naraz. To prawda. Działko... To jest taka fajna... A, no, no. To powiem tylko tak, że działo może poruszać się tylko do góry i do dołu i może oddać bodajże 9 strzałów, a potem zostaje wycofane z gry. Piechota może się poruszać prawo, lewo, góra, dół i strzelać i ustawiać się w szyku, aczkolwiek jak wpadnie w przepaść albo zostanie zaatakowana przez konnicę, to ma przechlapane. Natomiast konnica ma tą zaletę, że taranuje piechotę, a wada jest taką, że jak już się nie ruszy, to nie może jej powstrzymać, tylko po prostu trzeba iść do przodu.
W międzyczasie Marek przyszedł grę. Tak. Bo tak naprawdę gra w pewnym momencie nabierała rumieńców, bo była możliwość grania na dwie osoby. To było takie niesamowite, że jak już miałeś dwóch graczy, którzy poznali wszystkie tutaj zakamarki, tak, niuanse tej gry, to gra się niesamowicie stawała pełna wyzwań wtedy z drugim graczem. Tak, myśmy całe turnieje tu pisali. Dokładnie. No i teraz pytanie, kilka osób. Bo włączyłeś tryb zręcznościowy teraz, czy nie? Jest. Będą walkę. Jeśli chodzi o tą grę i walkę na dwóch graczy, to jest jedna ciekawa rzecz, bo można oczywiście się ścigać tutaj w zdobywaniu pól i zasobów, natomiast wśród niektórych graczy króluje taka strategia, gdzie gracze na początku sobie nie przeszkadzają i budują jakby swoje imperium. Każdy z nich zajmuje pewną część lądu, aż mają maksymalnie kilka, tam bodajże chyba 21 bardzo mocnych armii połączonych w kilka jednostek i dopiero wtedy na tym polu właśnie takim taktyczno-zręcznościowym zaczynają walczyć. I te walki trwają często nawet kilkadziesiąt minut, bo każdy z tych graczy ma tam po kilkadziesiąt jednostek do wykorzystania. Ale oczywiście można też klasycznie podejść do tej walki, czyli kto pierwszy zajmie więcej jednostek, zbiera zasoby, kupuje armię i atakuje drugiego przeciwnika, tak jakby chociażby w każdym RTS-ie. To można było sobie na kilka sposobów uprzyjemnić na rozgrywkę. Główny programista kiedyś sprzedał parę fajnych historii na temat tej gry, na przykład jak robili sztuczną inteligencję, jak programowali. Robili w ten sposób, że odpalali grę w cudzysłowie na dwa komputery, znaczy komputer grał sam ze sobą, zostawiali Amigę na noc włączoną, wracali rano i patrzyli, co się spieprzyło. Czy gdzieś się jednostki poklinowały, jakie były wyniki i tak przez kilka tygodni, aż doszli do perfekcji, że komputer potrafił grać sam ze sobą. Mieliście coś takiego jak teraz, że często się robiło właśnie, jeden żołnierz zostawał Rambo i potrafił wybić całą armię przeciwnika. Tak, to po prostu się zdarzało, natomiast jeżeli już uważało się, że nie jesteśmy w stanie wygrać tej tury, to zawsze można było się wycofać i przegrupować później, nie tracąc całości tej jednostki. Wystarczyło się cofnąć w lewo do końca ekranu. Bierz Rambo. A Lego trafił. Biedny Rambo. Ej, ale coś ten... na mapie jest Indianin, on coś machał? Tak, nie, Indianin w pewnym miejscu, jak się wejdzie, to Indianin uruchamia Tomahawk, czyli tak. A czekajcie, teraz przerwę wam tylko, a to dlatego, że został zajęty miejsce z portem, gdzie statek przypływa z Hiszpanii, albo z Anglii, albo skądś tam i dodaje nam z Francji na przykład i dodaje nam dodatkowe zasoby. A teraz kontynuuj z Indianinem, bo... No Indianin po prostu... Śpiący Meksykanin. Tak, Indianin w pewnym momencie zabija jednostkę tak naprawdę, która wejdzie na teren Indian. Po prostu pojawia się Tomahawk, który przelatuje przez całą planszę i wycina tą jednostkę. Tak. A jeszcze jest taki, że nawet jak masz mocną armię, to niestety i to się wybija, ale Meksykanin i on się budzi i rzuca bodajże bombą. Natomiast burza, która chodzi po całej mapie, powoduje, że dana jednostka nie może się poruszać i chyba traci morale, ale tutaj już nie jestem do końca tego przekonany. Ja idę spróbować. Jakieś morale? Było coś takiego? Właśnie tego nie wiem, natomiast na pewno nie może się poruszać, a co się jeszcze głębiej z tym dzieje, to już nie jestem pewien. No i świetne tutaj, są chyba innowacyjne jak na ten czas animacje, takie filmikowo-komiksowe zupełnie. I Ford mamy, atak na Ford. No i teraz nienawidzę na tym graczy akcja z fortem. Tak jest. Drugi gracz tutaj, który broni fortu, może wypuszczać swoje jednostki z nienacka przeciwko pierwszemu graczowi. Marek tu właśnie już pozbył się połowy swoich noży. Nie, to był trudny zawsze mnie denerwowało. Tam. Trzeba było się... A ten, jeszcze jedna rzecz mi się taka, nie wiem czy pamiętam, albo żeby teraz nie po... propos jeszcze wracając do animacji, o której mówiłeś, tam ten ekran, który jest końcowy, tam brawo kapralu, wygrałeś, coś tam. Bo to kilka scen jest na pierwszym scenie są statyczne postaci, a w tle tam wojsko przemaszerowuje, nie? Tak. Bardzo fajnie animacja zrobiona. Tak, w ogóle tutaj takim, bo pamiętajmy, że to jest jedna dyskietka ta gra, a ma mnóstwo efektów, najróżniejszych pomysłowych naprawdę zachowań, opcji. Niesamowite po prostu. Tak, a opcji jest tyle, tak jakby ten Rotary Crown, że musi zajmować pewnie zakresie dużo pamięci, tak, że jest mapa, że są takie sceny zręcznościowe z fortem, z pociągiem, wszystkie te animacje, które są, walki.
Naprawdę jest świetny kawał dobrej programistycznej roboty. No bo kiedyś jeszcze się programistą chciał optymalizować. W ogóle, tak jak wspominaliśmy, bo ta gra powstała, jak mówiliście, na podstawie komiksu, tak? Z lat 70. We Francji. A nawet ostatni numer wyszedł podobno w 2014 roku, nasz zeszyt. No, a pierwszy w latach 80. to 59 numerów chyba, z tego co widziałem. I cztery numery wyszły w Polsce na początku. No właśnie miałem zapytać. 2001, 2002. Całkiem spoko. Nigdy w życiu nie widziałem, ale... Nie, czytałem i mogą być. Znaczy dawno temu czytałem, no te 15 lat temu. No to rzeczywiście. Zerknąłem panowie na Wikipedię i mówią, że było 58 zeszytów. A 59 znowu. 8 angielskich translacji... 8. Raptem. Tam na, tam na początku jeszcze wspomniałem o tym, że ta gra była znana przede wszystkim z wersji na Amigę, ale pojawiła się też na wiele, wiele innych komputerów, łącznie z 8-bitowcami. My tutaj z Hubertem nie, bo jeszcze zanim 8-bitowce, bo to Atari ST miał fajną wersję, taką bardzo podobną. Tak, praktycznie to samo było. Spokojnie, z czym mogę powiedzieć, że praktycznie to samo było, to jest takie trochę mało powiedziane. Uważam, że wersja na Atari ST była wersją identyczną i nie była absolutnie ni grama gorsza niż wersja na Amigę, co akurat niestety teraz można przyznać spokojnie, w tamtych czasach trochę się przez zęby cedziło, ale zarówno sample, muzyka, dźwięki, kolorystyka, wszystko było dokładnie tak samo jak na Amigę. Zresztą prawdę mówiąc, ja nawet nie wiem, czy ta gra powstała pierwsza na Amigę, czy na Atari ST, jak była portowana później dalej. Podejrzewam, że na Atari ST, bo dlatego była tak dobrze zrobiona. Po drugie, we Francji często tam na samym początku Atari ST zaczynali robić przecież. No tak, z klawiaturą AZERTY. Ja natomiast przyjrzałem się tam wersją na 8-bitowce. No i tak, poczynając od Spectrum, to jest chyba taka najbardziej przyjemna wersja, najfajniej się z nią gra. Z tym, że są dwie, 48 kilo i 128. I ta wersja 128, jak jest wydana na dysku, no to jest ideał, bo się po prostu wszystko szybko wgrywa, nie ma problemu. Jest dodatkowy ten etap z atakiem na pociąg, bo w wersji kasetowej nie ma. Tak, ale brakuje części animacji tych, które grają w okienkach. I co ciekawe, wersja taśmowa to jest wersja na dwóch kasetach i to jest koszmar z wgrywaniem tego, bo każdy ten level, czyli każda bitwa, każdy atak na Ford, to jest osobne wgrywanie, czyli po prostu jakiś koszmar. I to też jest taka fajna historia o tym, jak Infogrames wysłało grę do recenzji, do magazynu, tam chyba bodajże Crash, i wysłali wersję tylko na dyskietce i mówili, że nie ma wersji kasetowej. No i tam ci ją ocenili, że super, rewelacja, 95%, a później jak się okazało, że na rynku wyszła też kasetowa, no to był dramat, no bo ludzie po prostu męczyli się z tym strasznie. Historia jest Zorro na Atari. Powiem wam szczerze, że do momentu, kiedy nie zacząłem przeglądać, ja rzeczywiście nie byłem przekonany, że nie ma wersji 8-bitowej na Advance. Ja... I żyłem w przeświadczeniu, że to wyszło tylko już na 16 bit. Ja też tak myślałem i parę lat temu się kapłem. No ja widziałem wersję na ZX Spectrum, ją nawet uruchamiałem i grałem i byłem, no po prostu szczęka mi opadła, że coś takiego, gra, która jest takim przedstawicielem 16-bitowych gier, spokojnie na tym Spectrum, okej, okay, no tam jest prawie czarno-biała, kolorów jest bardzo mało. Kolorystyka jest z polety Spectrum. Ale ogólnie wszystko tam jest, na miejscu, to co ale było. Znaczy, dobrze powiedziałeś. Dobrze Marek powiedział, bo to jest drugi tytuł, którym zajmujemy się w stronie B, ale to jest kolejny tytuł, który determinuje Amigę jako komputer do grania. Tak jak przy Northern South, przy Moonstone mówiliśmy, że jeżeli chcesz komuś pokazać, czym się człowiek tak jara lub chciałeś komuś pokazać Amigę, to w kupce dyskietek zawsze był, czy teraz emulacją, czy w jaki inny sposób, pokazałeś Moonstone, a drugą taką grą, kolejną taką grą jest na pewno Northern South. No dokładnie, tak jak mówisz. Bo no dla mnie nawet bardziej właśnie. Latam dyskietką z Northern South w swojej, że tak powiem, w swoich dyskietkach amigowych. No mnie właśnie nawet to jest dla mnie reprezentant właśnie 16-bitowej epoki, bo ja to widziałem na początku, nawet grałem u kolegi właśnie na Atari ST i to było dla mnie, to są gry z zupełnie nowej generacji, która w ogóle
przebija 8-bitową generację. Znowuż paradoksalnie, tak. Nie? Paradoksalnie. Tak, ale zobacz, daje tyle, jest na jednej dyskietce, tak? I to ale jest... z drugiej strony Marek jest tutaj skrzywiony troszeczkę, być może tak jak ja, że tak, to jest to przedstawiciel gier 16-bitowych, tylko że przepraszam, ale tak gra wyszła na Spektrumie, na Amstradzie, na C64, ale my z Markiem byliśmy atarowcami i jakby... Nie mieliśmy pojęcia, ja też. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, a tak gra wyszła na Spektrumie i jakby no niestety, tam paleta... No niestety, do dzisiaj będziecie nosić. Wszyscy za trójkę. Tak, nie, ja na szczęście miałeś Commodora. Tak właśnie. I na Commodore też ta gra wyszła. Była bardziej kolorowa niż na Spektrum. Tak? Poza... No oczywiście. Bo ale to jest chyba jedna z najgorszych portów, nie? Tak, strasznie klockowa ta grafika. Oprócz tego, że jest kolorowa, to jest... Ale ja uznam tak, że jeśli chodzi o Spektrum, to wiadomo, że wykorzystywał tylko swoją rozdzielczość, paletę kolorów i tak dalej. I tutaj te wszystkie sprite'y na walce były czarne i się poruszały. Natomiast sama walka na przykład zręcznościowa, tak, czyli zdobywanie fortu, to były bardzo duże sprite'y jak Saboteur na Spektrumie i wyglądało to naprawdę imponująco. Druga rzecz, o której się... Wgrywało się 10 minut. Wgrywało się 10 minut, co dla atarowca przeciętnego było zupełnie umiarkowanym terminem, czasem. Bardzo ciekawie wyglądała wersja na Amstradzie. No właśnie. Jeśli chodzi o kolorystykę, szczególnie tych takich komiksowych obrazów tego głównego ekranu i później gry, to paleta z Amstrada była świetna. Dużo ładniej to wyglądało. Prawie 16 bit takie, moim zdaniem. To było prawie 16 bitów, tak jak jedną nogą. Bardzo mi się to podobało. Jedyny problem był taki, że dźwięk na Amstradzie był taki, moim zdaniem, mi się w pierwszej kolejności kojarzy z panem Kleksem w kosmosie, tak? I dźwiękami z filmu science fiction, tak, dla dzieci z pana Kleksa. Właśnie, jak jesteśmy przy dźwięku, to wersja na Spektrum ma naprawdę niezłą muzyczkę tutaj, bo z reguły ten komputer... Oczywiście, jeżeli mówimy o tym, o Yamaha, tak? Tak, o Yamaha. Ja maszę, tak, ale rzeczywiście dźwięk był świetny. No ale ten sam procesor przecież jest w Amstradzie od dźwięku, znaczy ten chip. Ten sam procesor co w Atari Motorola 68, nie, jak to była 6502, była i w Commodore, ale cała reszta była. Prawie by mi się udało. Mi się podoba. Nie, no, jeśli mówisz o prockach, to Amiga z STK-iem chodziły na 68000 Motorola, nie, a 6502 no, tak, było. Ale ja mówiłem o tym, o dźwiękowym. Tu był liter, na Y. Się, tak, a tam było CD-y, a tu były inne, to Paula, nie? Coś. Na pewno ta gra zaskakuje na Atari ST, bo nie odbiega niczym od Amigi. Na pewno zaskakuje tym, że się pojawiło na Spektrumie, gdzie Spektrum jest tak ograniczony, że on w ogóle nie powinien pociągnąć takiej gry, skoro Atari XL, tak, 8-bitowe nie pociągnęło, to nie. Na Amstradzie świetnie to wygląda. Na PC-cie jest to gra idealna do porównania tego, żeby pokazać, Amiga jest do gier, PC jest do, nie wiem, arkuszy kalkulacyjnych, bo graficznie wygląda trochę podobnie, chociaż jest uboższy moim zdaniem, jeśli chodzi o paletę kolorów. Jeśli chodzi o dźwięki, to jest typowym PC-tem z tamtych lat. No i zostają nam jeszcze dwie wersje bardzo egzotyczne, na MSX-a i na NES-a. Ta NES-a wygląda ciekawie, nie? Taka trochę jest infantylna, ale prawda? Całkiem spoko. Na NES-a wygląda jak to na NES-a. No. A tak się biednej Atari. Muszę wam powiedzieć, że to nadal jest... Muszę wam powiedzieć, że to jest nadal dla mnie abstrakcja. NES, czy Amstrad, czy ZX, czy no MSX, no. Totalna egzotyka, nawet... Nie no, wiesz, taka egzotyka w sumie Pegasus, nie? Nie, tak, tylko że egzotyka w kontekście tego, że ta gra została sportowana w ogóle na słabsze platformy, wiesz? No, ale to był który? 89 rok mówiłeś, nie? Ta gra. Tak została, tak... No to jeszcze te komputery były na rynku i one się przestrzymały tam do 90. Nawet wiesz, nie torpeduje, czy one były, czy były u schyłku, chodzi mi o sam fakt, nie? No, tak dużo, wiesz, z punktu widzenia biznesowego, no to zasada była prosta, North and South, jeden tytuł, wiele platform. Natomiast potem cóż one ze sobą reprezentowały na poszczególnych platformach i jak daleko odstawało od, powiedzmy, nazwijmy to pierwowzoru, który był Atari ST, Amiga, w tylu, nie? Biznesowo wszystkie platformy, no, plus Atari. Generalnie zdecydowanie odstawało, ale zasięg się liczył się chyba wtedy bardziej. Tak, dokładnie o tym mówię, nie? Znaczy... Pokazuje to też, że Atari już było wtedy graczem, który się nie liczył, mało Atari, tak? Nie warto było... Wiesz co, Hubert, nie, może kwestia jest tego, że nie mamy dobrych źródeł i albo inaczej, one nie istnieją, żeby właśnie zobaczyć,
jak to się miały te platformy. Sprawdźmy sobie to na Amstrada albo na ZX Spectrum. Chodzi mi o daty wydania. Chyba 90 rok, to było zaraz po. To było zaraz po. Tak mi się później jeszcze komputery umarły na zachodzie. Czyli w zasadzie można powiedzieć to na kanwie sukcesu wersji tam powiedzmy ST3 Amigowej, tak? To swoją drogą, ale w ogóle po prostu jeszcze była cały czas bardzo duża grupa użytkowników i opłacało się cokolwiek przenosić na Spectruma, na Commodore 64, bo była mega duża baza gotowych graczy. Ale nie mówimy o Polsce oczywiście, tylko tak. Nie, Marek, mi chodzi tylko o aspekt biznesowy. Szczególnie właśnie w Europie. Pewnie masz rację, był klient, to spróbujmy dobry tytuł sprzedać na coś, co jeszcze gdzieś tam jest pod strzechami. Moim zdaniem to jest idealny rok właśnie, 90. To jest rok, gdy 8-bitowi gracze są jeszcze bardzo mocni, ale już wiadomo, że wszystko się zmienia i 16-bitowce będą już zaraz rządziły, tak już rządzą, tak już kupują nowi i dlatego jest na wszystko. To jest taki fajny okres. A nie wiem, czy już nie było chyba jeszcze tej bitwy na pustyni, prawda? Bo tutaj też jest taka plansza, bo cały czas się bierze na zielonym w Teksasie i... No, nie dojdzie. To nie jest takie proste. No jeszcze był napad na pociąg, tak? Tak podobny do... Tak. To identycznie wyglądał jak na porty, tylko że jechał pociąg. No. I właśnie w wersji na Commodore chyba nie było tego etapu. W Spectrum w kasetowej też tego nie miał. Po prostu wycięli. Podobnie jak w animacji. Można to zrozumieć oczywiście. Tak? Nie, animacje były, na Commodore były. Nie wszystkie były. Były na przykład jakie pieniądze wpadają do sejfu, ale nie było jak pociąg jedzie, albo jak jest atak. Na pociągu nie było. Nie było. Nie zmieścił się na kasecie. Ale wyobraź sobie, wchodzisz do bitwa i press play on tape. 5 minut przerwa. No ale zawsze możesz jeszcze dzisiaj spróbować masochizmu takiego w czystej postaci i wiesz, zapiąć i spróbować załadować tą grę z magnetofonu, nie? A mało tego, możesz to nawet nakręcić cały proces. Dziękuję i skorzystam. Wiesz, jako żart ciekawostkę. Walka do kamery. Tak. Nie wiem, będziemy przeciągać odcinek dalej. Wydaje mi się, że... Wszystko pokazaliśmy. Temat wyczerpany. Prawdę mówiąc, to troszkę mało źródeł jest, żeby... Ale właśnie o tym mówiłem. Taka bzdeta, ale ta animacja z tyłu tam po prostu... Jest świetna. Robiła wow, nie? Tak. Tak, paralaksa, no. Paralaksa. To co, to ja tylko dodam jedną rzecz jeszcze do tym, co mówiłem przed nagraniem. Jako ciekawostkę, że na wersji NES funkcjonowało coś takiego jak Konami Code i dla mnie to jest w ogóle absolutna nowość, ale pewnie dla graczy konsolowych jest to jakiś tam standard. Oznacza to, że w momencie, kiedy się w głównym menu, czy w jakimś innym miejscu gry wprowadza pewien kod. Ten kod z reguły to są dwa razy do góry, dwa razy do dołu, lewo, prawo, BA. Ten kod powoduje coś i ten kod może powodować, nie wiem, nieograniczoną ilość życia, czy jakieś tam dodatkowe atrakcje. W Norland South akurat ten kod nie powoduje nic innego poza testem, jakim wejściem do testu dźwięku w Norland South na NES-ie. I to tyle. Nie miałem okazji tego przetestować, chętnie bym zobaczył, jak to wygląda w rzeczywistości, ale samo Konami Code, no to jest lista chyba tam, nie wiem, z 500 gier, w których to działa. To jest... Ciekawe, jak to co jest wysoce prawdopodobne, że drogi Hubercie, odkryłeś tajemnicę Kolisznela dla wielu graczy. Oczywiście, proszę z Wikipedii. Ja też o tym nigdy nie słyszałem. Przynosi dobre materiały. Niestety tym razem mało, więc nie wiem, z kim spał grafik główny komiksu, ani reżyser gry, ale mam nadzieję, że następnym razem, jeżeli jeszcze mnie kiedykolwiek zaprosicie, będę w stanie dowieść troszkę więcej newsów. Jeszcze na sam koniec warto powiedzieć, że ta gra jest mega szybka, bo Marek zdążył ukłosić się chyba ile? Dwa razy? Jak zauważyłem, dwa razy. Trzy albo cztery. Raz przegrałem. W każdym razie po kwadransie jest po grze. Tak. Znaczy, zawsze rozgrywkę dwóch graczy. Jak dwóch dobrych graczy, to wydłużała się dosyć mocno. A, jeszcze trzeba powiedzieć, że remake powstał, tak? Bo jest jakaś wersja nowa chyba sprzed dwóch lat. Jest na Steama, jest na iOS-a, ale ona jest bardzo podobna, tylko że graficznie jest odświeżona i jakoś to nie pasuje. Więc właśnie ja grałem jakieś pół roku temu, kupiłem wersję na Androida. Jest odświeżona graficznie, taka trochę inna, ale nie wciąga. Tak. Nie ma tego czegoś już. Nie ma tego czegoś. Dobra.
Czyli co, God save the pixle. Żegnamy się pomału. Marek Pańczyk. Cześć, cześć. Michał Labocha. Do zobaczenia. Nasz ukochany gość Hubert Studniarek. Do zobaczenia. Jeszcze żyje. Marcin Kiedra, do zobaczenia. Cześć. Chłopaki, Hubert, ty się coś dokopywałeś. Ja, czyli znienacka zostałem zaatakowany. Znowu trochę się unieśmieliłem. Przedstaw się chociaż. Że mam na imię Hubert, czyli jak zwykle nadal nie mam swojego bloga. Cóż mogę powiedzieć? Dobra. To będzie making of. Nic, nie kasuj tego, wypipasz sobie. A spróbuj mi to skasować w edycji. Stop cięcie. I'm gonna go get some more.